Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku God of War Ragnarok. I ostatnio trafiliśmy Arceusem do żelaznego lasu, jak się zdaje, i znaleźliśmy Angrbodę, która zdaje się być również olbrzymką, więc nie jesteśmy ostatni z olbrzymów. Mój głos jeszcze nie ma się jakoś wybitnie, ale jest z dnia na dzień lepiej. Więc dzisiaj lecimy jeszcze z lekką chrypką. Lecimy dalej za nią, musimy nadążyć, bo z tego co się orientuje i z tego co ona mówi, ma dla nas jakieś odpowiedzi na dręczące nas pytania. Czy tak faktycznie będzie? Pomogę! Powiedz kiedy! Może teraz? No dobrze. Więcej ich! Au. Pomóż trochę. Aaa. Dobrze walczysz. Jak czempion, czy coś? Dzięki. Ty też. Jak czempion. Walczy jak czempion. Słyszeliście ją? No i co? Będzie utwierdzać nas w tym byciu czempionem. Dobra, czyli mamy nową mechanikę. Możemy strzelać w ten fioletowy pył, by dokonać eksplozji. A, jasne. Czekaj! Okej, teraz ty! To się nazywa kawał baby. Super. Wow. To medalion i Diego. Ścigamy się? Nie. Co? Leć! Ty, ale ty znasz to miejsce, halo! Jeszcze oszukuję, bo na początku była trochę dalej. No to zwolnij. Ale wydaje mi się, że to jest pierwszy moment, w którym Arceus może poczuć się trochę jak dziecko i w jakiś tam sposób, no nie wiem, zaakceptowany, że nie jest jedyny, nie jest ostatni, jest ktoś z jego rodzaju, ktoś z jego, można powiedzieć, wieku. Poszukiwałaś. Wygrałaś. Ale znałam już ścieżkę. To trochę nieuczciwe. Dobrze, że się do tego przyznajesz. Widziałem już takie. No to wiesz, jak je pokonać! Przywołanie sokoła. Przytrzymaj, by przyzwać duchowego sokoła Angrbody i pozwolić potężną magię gigantów. Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Może to dar od bogów. Przecież sam jesteś bogiem. Jezu, ile ich tu jest? Jestem z tobą! Wszystkie jeszcze, nie? Dziewczyna urwała się z festiwalu kolorów, nie? Ewidentnie. To żelazo. A co mamy tutaj? Nie wiem, czy to są jakieś... Jesteśmy blisko. Coś w rodzaju... Pułapek na wrogów? Czyli jak zwykle asowie próbowali tutaj wcisnąć swój nohal. O, wow! Zobaczysz dziś jeszcze mnóstwo anuszałków. Mam nadzieję. Swój nohal, nie swoje sprawy, Czekaj. Co? Żeby tylko
przetrwać, żeby tylko na tym zyskać. Foj. To nie magia Vanów? A od kogo się jej nauczyli? Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Tędy. Wow. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Nowy wpis z informacjami. W żelaznym lesie żyje pewna dziewczyna. Na imię jej Angrboda. I ma tyle lat co ja. I tak jak ja, jest gigantem. Jest bardzo zabawna, maluje i przyjaźni się z tutejszymi wilkami. W życiu nie poznałem kogoś tak wyjątkowego jak ona. Mówi, że całe życie czekała, by mnie poznać, co brzmi niedorzecznie. Czuję ogromną presję, aby spełnić oczekiwania, jakie ma względem mnie. Chyba muszę się uspokoić i lepiej zrozumieć wszystko, co się tu dzieje, ale sprawy toczą się tak szybko. No. Dla wielu gigantów poznanie własnej przyszłości jest czymś pięknym. Oczywiście w niektórych przypadkach trochę miesza im to w głowie. No dobra, sprawdźmy to. Gotów? Tak, śmiało. Teraz objaśnienia proszę. Bo ja nie umiem w pismo obrazkowe. Już to widziałem. Zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło. Jak na malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Ciekawe kto to. Chwila. Nie. Niemożliwe. To się nie wydarzy. Chciałeś przepowiedni, masz przepowiednie. Nie. Nie, to nieprawda. Ten żelazny las, nawet Utangard, to nie istnieje. Hej. Spokojnie. Hej, będzie dobrze! Zobaczysz! Hej, spójrz na mnie! Hej, spokojnie! Spokojnie! Jest dobrze! Wdech! Hej, wdech! Dobrze! W porządku! Widzisz, wszystko gra! Spokojnie. Wróć do mnie. W porządku, już dobrze. Wow. Przepraszam, nie wiem co się stało. Nie przejmuj się, zdarza się każdemu. To? Mnie nie. Każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie! Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości! Więc lepiej się z tym pogódź! O kurde, to nie było miłe. Słuchaj. To wszystko nieważne. Ta cała przyszłość. A nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz, spraw gigantów. No chodź. No i w zasadzie to zdaje się być nawet w jakiś tam sposób, no nie tyle co logiczne, to znajome nam, bo przecież Loki był gdzieś tam u boku Odyna, prawda? Więc to jest możliwe i bardzo prawdopodobne.
Przynajmniej zazwyczaj był tak przedstawiany, nie? Loki u boku Odyna. Loki, musisz mi pomóc. No proszę bardzo, ale co ty chcesz ode mnie, żebym ci dźwigał jakieś tam przyprawy? Co? Masz, chodź za mną. Dokąd idziemy? Zbierzemy jedzenie, zasadzimy nasiona, dzień jak co dzień. Ale najpierw musisz kogoś poznać. Tylko nie chcę nic mówić, ale ojciec może się dość niecierpliwić, że mnie nie ma. Loki, oto Yalla. Cześć, Yalla. Miło cię poznać. O rety, niezła z niej bestia, co nie? No, całkiem spora. Wskakuj! Na... okej. Okay. Grzeczna mała. Yalla. A broda majaka, który wapi się Yalla. Mieliśmy zabawną sytuację, powiedziała mi, że chce, bym kogoś poznał. A no i to była Yalla. Ganga. To... pewnie wiesz o tym całym... czempionie. Jotunu? No? Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, może być Loki. Dobra. Tylko czempionie. O co chodzi do końca z tym Lokim, nie? To... dokąd się wybieramy? Musimy nazbierać owoców. Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. A owoce dla kogo? Tamte kwiaty. Ciszę. Co? Dobra. Nie, tak się nazywają. Cisze. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. A, chyba tutaj, co? Dobra, kute żelazo i strzępy bestii, czyli tutaj nie mamy tych owoców. Nie wiem w ogóle, jak te owoce wyglądają, nie? Ale jak... Aha! Jest owoc! Weźmy go! A, na drzewie tutaj, tak? Wilki muszą coś jeść, nie? To jest to? Nigdy nie widziałem takich owoców. To zieliwki. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie, żebym miała siłę. Smakują. Zieliwki. Ale chyba podziałały. Co, chcesz powiedzieć, że jest bardzo silna i niezależna? Słucham? Chyba cię polubiła. Tak, jasne. Dobra, kolejny. Oczywiście. A ile tych owoców trzeba, bo tych wilków to miałaś trochę. Mamio, te wilki, opiekujesz się nimi? Tak, to moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej. Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko... Nie. Najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Jest bardzo miło. Loki, mamy czas. Właśnie, bo te przepowiednie w żaden sposób nie ustawiają tego wszystkiego w czasie. Nie? Na górze jest owoc. Więc musimy się tam dostać. To kto, ja idę? Niech będzie. Czekaj, mówiłaś do mnie czy do Jaka? Myślałem, że cię będę Dzięki. Myślałem, że cię będę podsadzić czy coś. Nie ma za co. Okej. Okay. A tamto to co to jest? Jakiś sprytny jak. Tylko to poroże chyba mu nie pomaga za bardzo. Zapraszam. Dziękuję. Słuchaj... I tu coś jest, co wiem, to jest? Świetnie się tu bawimy, ale... Nie chcesz pogadać o tym, co widziałeś na malowidle? To, co widziałem, nie będzie miało miejsca. Nie mogę nic z tym zrobić. Nie dołączę do Odyna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, to tego, że prędzej czy później takie przepowiednie się spełniają. Mój ojciec nauczył mnie zamykać serce. Ale... ja nie potrafię. Nie na to.
No prawdopodobnie Kratos jakby to zobaczył. No właśnie. Czy przystałby na to, czy pogodziłby się ze swoim losem, czy by chciał w jakiś sposób to odmienić? Może nie tyle swoją śmierć, co oddanie syna Odynowi, czy doprowadzenie do tego, żeby był w pobliżu Odyna. Nie mogę dosięgnąć. Bo raczej z Odynem... Nie mają dobrych kontaktów, co? By nie patrzeć na słowo Thora na nas. Znaczy na Kratosa. Wiesz... Myślałem, czy by nie udać się do Asgardu. Ale nie mógłbym. Tak? Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia. Ale kiedy byliśmy sami, Odyn zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo. Więc jak odmówiliśmy Odynowi, to podejrzewam, że też go trochę to bodnęło, nie? Że mu się w jakiś sposób przeciwstawiliśmy. Więcej owoców. Mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę zgadywanka. Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy. Tylko tego, co ważne. No i gdzie jest ten jak? Jala nie przejdzie pod tym pniem. Proszę bardzo. Załatwione? Słodki jest ten jak, bez kitu, nie? Ciekawe, jak on widzi cokolwiek. Tak jak z tymi niektórymi psami, które też mają tak chyba te włosy na oczach. Zbieranie składników, karmienie zwierząt. Robisz to codziennie? Bez tego zginął. Sporo jak na kogoś w twoim wieku. Naszym wieku. A, racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam tak szybko dorosnąć. Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane, co? Oj, nie Kratos. Zdecydowanie nie Kratos. O, to nie wszystko. Zobaczysz. Kratos to akurat ma mało gadane. Ale powie tylko, boy, chłopcze. Przejdziemy tędy? Yep. Mam wrażenie, że już niedługo zrobiliśmy jakieś takie kółko. Może Odyn cię do czegoś potrzebuje. Tak. Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. Mistrz podstawowy. Aleś ty jesteś... do tego wiadra. Aleś ty jest, kurde, naprawdę... Hej, gdybym musiał naprawić łuk czy coś, to mogę... Jasne! Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem, zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do Jali, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać? Tak długo, jak zechcesz. Dobra, tutaj? Mamy jakieś zapasy? Wow. Mistrzowski ubiór jotunów. Pancerz stworzony za sprawą przepowiedni. Podarowany temu, kto zostanie czempionem swego ludu. Weźmy. Łuk jotunów. Weźmy. Tak. No i zobaczmy, czy możemy ulepszyć sprzęt. Szpon. Łuk jotunów. Drewno z Idaliru. Zwiększone obrażenia od efektów z runicznych strzał. Czy my chcemy stworzyć ten... Dobra, dawajcie. Jak go znaleźliśmy w tym miejscu, to w takim razie wydaje mi się, że powinien być lepszy, prawda? Wyposażony, super. A specjalne? Dostrojenie dźwiękowe, ulepsz. Zabójcza detonacja. Wrogowie zabici runiczną strzałą eksplodują, zadając poważne obrażenia celom wokół siebie. Albo ataki wręcz przeciwko wrogom, na których nałożony jest efekt dźwiękowy, nakładają dużo mocniejsze ogłuszenie.
O, to też byłoby spoko. To strzały dźwiękowe zwiększają moc efektu. Ja bym sobie ulepszył to. Chociaż tylko i wyłącznie jedno jesteśmy w stanie nosić, więc weźmy to. Okej, okay, akcesorium dodatkowe. I tutaj już kość bestii nam jest potrzebna, więc nic nie zdziałamy. Fajny, taki złoty łuk. A tu co jest? Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Nie, no całkiem ładnie. To zdecydowanie ładniej niż ja bym to mógł narysować. Namalować. A to co to jest? Angrbodo, mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale co to za miejsce? Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął dawno temu, prawda? Odyn go zabił. Tak. Odyn zniszczył wszystko, co po nim zostało. Oprócz jednego. Jego snów. Odyn nawet nie mógłby ich tknąć. Należał do nas. A, jeszcze tutaj coś jest? To też jeden z twoich obrazów? Całkiem niezły. Taki sobie. Stać mnie na więcej. Wiesz, mnie tam się podoba. O, ty, co kręcisz dalej? Tutaj. No, teraz muszę zebrać korzenie wist i je z nimi zmieszać. No, chyba, że chcesz już iść. Nie, mogę zostać. Jeśli chcesz. Mogę zostać, jeśli chcesz. To co, chcesz? Żebyśmy zostali? Wiesz co? Oj, ale to się wyczuwa chemię. No, rysuję. Co na przykład? Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? Nie. On maluje krwią bogów. Na górze są korzenie. Spokojnie. On maluje posadzkę krwią bogów. Tego jej chyba nie powiedziałeś. Masz jakieś zwierzęta, które... szybciej biegają? Bez urazy, Jalla. No jasne, że tak. Ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Jasne. No dobra, my z buta możemy kurde łazić. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? Czekaj. A jak to wygląda? Aha, te korzenie. No dobra. To tutaj widzę jakiś. Chowaj to. Korzeń łatwo się łamie. O tu. Wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. W ten sposób? Tak jest. Idziemy! Tam jest więcej korzeni. Tam, czyli gdzie? Czekaj. A tu. Dobra, przejdziemy przez to jakoś. Ona naprawdę mnie nie lubi. Co? Lubi. Po prostu oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą, która... Raz! Na skalę! Oj, kolego! Loki! Pokaż mi wilka! Tak jest! Na skalę! Wow! Nie, no to mi się podoba. W porządku? Dziwnie się czuję, no gdy się wreszcie. Zmienia. Jakbym nad sobą nie panował. No wreszcie super umiejętność ma Atreus. Super. Czyli wraz z ojcem teraz będzie niezły szał. Jeśli oczywiście wrócimy do ojca. Czekajcie, bo teraz my tak, spadliśmy do jakiejś dziury. A teraz pytanie, jak z niej wyleźć. A tu coś jest. No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to je zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone.
Okej, okay, teraz by trzeba było się jakoś stąd wydostać. Jarpa! No kurde, chyba od pleców dostałem. Alfa. Okej, no. Może na razie nie będę zbierał korzeni. To nie twoja wina. Ej, chyba zrobili nam przejście. Dogońmy Jalle, nim przylezie ich więcej. Tylko skąd one się tutaj wzięły, nie? W zasadzie my przed nimi uciekamy już dosyć dawno, nie widzieliśmy takich draugrów, czy co to jest? Nic ci nie będzie. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko wściekłość. Wyzwoliłeś tego wilka dzięki tej wściekłości. Może musisz znaleźć coś, co go ujarzmi. Jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać sobą. Spokój. Spokój, dobre wspomnienia. Podobało ci się, prawda? Miłość, przyjaźń. Może to właśnie ty będziesz tym przyczynkiem do zmiany w zwykłego Atreusa. No i w domu. Tak, wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem zostanie nam już tylko jedno. A cóż takiego? Wszystko gra? Tak, tylko... lepiej wracajmy już nad wodę. Tędy. Możemy coś tu jeszcze trafi, trochę zostać? Wydaje mi się. Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. Jasne. Mi się wydaje, że coś ją trapi. W sensie chce nam coś powiedzieć, ale odwleka to w czasie. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O. Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jallo. Tam zmierzamy. Ale zawalony jest. Ślepa uliczka. Dola. Ale fajne zaklęcie. Doskonale ukrywa to miejsce. Mogę zgapić? Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Czekaj. Surki. Dziękuję. No właśnie. Dobra, i o co chodzi, kurde, z tym... z tą dziwną taką małżą? No, to czyją duszę masz w nożu? Że co? No, tam nie mogę tu wyjść. W twoim nożu. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Pewnie wiesz matki, co? Może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. A może ktoś te dusze tam przelał? Żeby ci w jakiś sposób chronić. Jalla potrzebuje chwili, żeby przejść bokiem. Co tam robisz? To mnie odpręża. Rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? To nie takie o, trudne. O kurczę, po prawej jest... Dobra. Po prawej jest jakaś duża skrzynia. Warto byłoby ją odwiedzić. Pomóc ci? Nie, chyba załapałem. Zobaczmy... jeden. Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Aha. No dobra, może przyda mi się pomoc. Dasz radę, rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Okej, okay, to patrz! Jalpa! Okej, panowie. Bardzo proszę nie przeszkadzać nam w randce. Trzymaj się! Jalpa!
jeden z drugim, kurde, przeszkadzać będzie. Zdjęcie wilka, Loki! Tylko kontroluj się! Wydaje mi się, że bez wilka też damy radę. No dobra, może wilk? Kurde, jak mam do niego dotrzeć? Dobra. O kurde, więcej was tutaj. Dobra, tam bym poprosił. Super. Jeszcze jeden. Kabum. Mój ostatni rzut się nie liczył. Tak, nawiasem. Liczył się. Draug wyskoczył z wody. Wystraszył mnie. Możesz spróbować. Dobra, jeszcze raz. Kiedy tu skończymy, przejdziemy pod tym łukiem. Jeszcze raz, ja chcę zrobić, kurde, dobrą żabkę, no. Dobra, przytrzymaj. W którym momencie trzeba puścić? Niezły rzut. Dziękuję. I co, umiem już? Zaczynasz łapać. Dobra, jeszcze raz. No teraz nie. Musisz rzucić wcześniej. Zaczynasz łapać. Nie? Co? Ja jestem, kurde, dobry w te klocki. Dobra, wygrałem coś? Może jakieś surki albo coś? Nie? Nic? O, no trudno. Dobra, czyli chyba teraz podejrzewam, że musimy wrócić na Jaka, na Jalle. Ale to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro o 16 w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych specjalnie dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.